Państwo, w pięknej, słonecznej atmosferze, mijając setki uśmiechniętych gdynian, przeszliśmy bulwarem nadmorskim w ramach wspaniałej, corocznie organizowanej, także w Gdyni, akcji Pola Nadziei. Chcemy zwrócić uwagę na działalność ruchu hospicyjnego. W Gdyni w sposób bardzo szczególny zwracamy uwagę na hospicjum Świętego Wawrzyńca. Mamy hospicjum domowe i hospicjum stacjonarne dla dorosłych. I to, co bardzo ważne, od kilku miesięcy dla nas w Gdyni mamy także hospicjum stacjonarne dla dzieci. Wierzę w to, że jak zawsze co roku gdynianie w ramach 1% swój 1% także na tak szlachetny i szczytny cel przeznaczą. To jest także czas, w którym chcemy bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie podziękować rzeszom wolontariuszy, którzy w ciągu całego roku troszczą się o hospicjum. Wielkie brawa dla was!